Zaczynamy dosyć wcześnie, ponieważ no, mamy dużo telefonów od rodziców zainteresowanych z pytaniem, kiedy będzie dzień otwarty. No to w końcu robimy ten dzień, zanim to zrobią inne szkoły, bo dopiero za tydzień zaczynamy w tę sobotę. Od 10 do 12 ten dzień urządzamy. Ten sobotę, czyli to będzie 18 marca. Warto przyjść do tej szkoły, ponieważ ona się wyróżnia od szkół publicznych i większym jakby zakresem nauczanych przedmiotów, bo są przedmioty, których nie ma w szkołach publicznych, a przynajmniej nie we wszystkich, jak filozofia, historia sztuki, język łaciński dla chętnych. No, zwiększona liczba godzin, zwłaszcza języków obcych, bo dwa są rozszerzone. W szkołach publicznych w zasadzie jest to tylko jeden rozszerzony. Więcej godzin polskiego, matematyki, tych przedmiotów obowiązkowych, maturalnych. No i atmosfera, mała szkoła, więc są możliwe takie serdeczne więzi i taka bardziej rodzinna atmosfera. Uważam, że właśnie nasza szkoła jest bardzo taka kameralna. Jest ona mała, dlatego klasy od 1 do 4 się znają, co właśnie sprawia taką kameralną, rodzinną atmosferę. Dlatego, że każdy się zna i każdy jest bardzo sympatyczny do każdego. I dlatego uważam, że nasza szkoła jest no właśnie taka, pod względem takich różnych rzeczy, no bardzo opłaca się do niej przyjść. Nie ma nas ponad 1000, że każdy jest tutaj prawie anonimowy, tylko w sumie każdy się zna, tak jak każdego nauczyciel zna. Czy nauczyciel, no uczniów, po prostu też każdy podchodzi indywidualnie nauczyciel do każdego ucznia. Szkoła znajduje się w bardzo dobrej lokalizacji, bo wszędzie jest blisko. Jest w centrum, więc mamy blisko do każdego sklepu, możemy iść do parku. Tutaj właśnie mamy schody donikąd, więc możemy fajnie spędzać przerwy na świeżym powietrzu, bo tutaj właśnie jest dużo fajnych miejsc, gdzie możemy sobie tutaj pójść, spędzić czas. No i szkoła jest bardzo ładna, bo to jest kamienica i sufity zawsze są, bardzo mnie ekscytują, bo są naprawdę piękne. Schody są takie drewniane, skrzypią, ale to jest właśnie fajne, bo to jest taki klimat tej szkoły. To jest taka stara szkoła, która właśnie ma swój vibe po prostu, swój klimat taki i to mi się bardzo podoba. My mamy język angielski, język niemiecki i język francuski. Jest mały budynek, więc nie trzeba dużo chodzić i jest mało liczne klasy, więc dostęp do nauczyciela też jest prostszy. Można na przerwach sobie pójść do Maczka albo gdzieś i można sobie spędzać fajnie czas w centrum.